Witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale Kroniki Łuczykija. Dzisiaj opowiem Wam troszeczkę o moich doznaniach z używania czapki Helicon Winter Merino Bini Beni. Coś w tym stylu, jeżeli chodzi o samą wymowę ostatniego członu. Sama czapka zimowa jest sygnowana jako czapka miejska, o stylu miejskim, niemilitarnym i dodatkowo powinna być jakaś taka, wiecie, zajebista. I powiem Wam szczerze, jest zajebista. Dlaczego? To już Wam opowiadam. Sama czapeczka jest 50 na 50, czyli mamy 50% wełnę merino i 50% akryl. Do samego akrylu trochę nie jestem przekonany, ale powiem Wam szczerze, że czapka robi robotę pod kątem izolacji, jeżeli chodzi o wiatr. Bo tutaj możecie zaobserwować, mogę sobie ją nakryć sobie na oczy. I jak? Jakie są odczucia? Odczucia są takie, że jak jest mocny wiatr, ja z czapkami wełnianymi czy zimowymi miałem problem następujący, po prostu wiało mi strasznie w uszy. Teraz tego problemu nie uświadczam. Jak sobie zakryję na tej podwójnej warstwie ucho, jest mi po prostu ciepło i nie przelatuje mi wiatr. Wiecie, tam jakieś tam minimalne cyrkulacje powietrza się robi pomiędzy włóknami, no bo ta czapka to nie jest pancerz, nie? Ale tak czy siak, na wietrzniejsze dni, czy bardziej wietrzne, to ta czapka jest mega. Jeżeli chodzi o cenę, cena w granicach, ona chyba kosztuje od 50 do 70 zł. Ja za nią dałem troszeczkę mniej, na szczęście, niż maksymalna cena, ale też nie dałem jakoś tam srogo mniej. Tam chyba 47 zł za nią dałem w promocji, czy coś w tym stylu, jeżeli o to chodzi. Dalsze jakieś takie moje przemyślenia, jeżeli chodzi o tą czapeczkę. Jeżeli chodzi o pocenie się głowy, to głowa się trochę poci, ale to przez to, że temperatury, w których aktualnie ich używam, to jest coś plus minus, minus 3, minus 2. Najwięcej to chyba było minus 5, jak się nie mylę, na temperaturze, kiedy używałem tej czapki. To nie było jakoś szczególnie dużo. Przy zerze na plusowych temperaturach, no to ta czapka jest niestety za ciepła. Z tym się trzeba liczyć, ale sama czapka jest sygnowana w ten sposób i reklamowana, że temperatura, jak się spocimy, to wilgoć nam odchodzi z tej czapeczki, jest fajnie odprowadzana wilgoć. Czy ja to zauważyłem? Tak. Zauważyłem to. Zauważyłem to w następujący sposób. Jak się spocę i czapka trochę nasiąknie od środka, to ona działa trochę jak gąbka, ale dalej grzeje. Nie wiem, czy to jest spowodowane tym, że mamy te 50 na 50, czy sama wełna merino, bo to jest moja pierwsza czapka z wełny merino, chociaż 50% czapki jest tak naprawdę z tej wełny. To robi robotę. Nawet jak się spocimy w czasie marszu, czy w czasie pracy, czy ogólnie się spocimy, bo się pocimy, to nie ma takiego czegoś, jak miałem czapkę zimową kiedyś, taką sztuczną, nie pamiętam, czego ona była, ale jakiś plasticzany materiał. Niby było ciepło, ale jak się człowiek spocił, to normalnie tak i palec był mokry, nie? I w ogóle jak ściągnęło się tą czapkę, no to było tak, jakby się weszło pod prysznic i miało zmoczony łeb, nie? A w tej nie ma takiego uczucia, nawet jeżeli się spocimy, wiemy, że się spociliśmy, to włosy są suche, nie? Tylko że wtedy już jest po prostu inaczej, nie? Sama czapaja, no jak widzicie, prezentuje się jako taki trochę zwykła czapka, po prostu zwykła czapka wełniana, nic ciekawego na niej nie ma. W środku nie chcę mi się jej teraz ściągać, bo wiecie, nie? Jedną ręką operuję, a drugą ręką gadam do Was. I tak. W środku mamy tylko taką, jak się nazywa, to taka metka. Żeby tego nie prać w pralce, że 30 stopni, no i też mam wrażenie, że to pranie ręczne, jeszcze jej nie prałem, jeżeli o to chodzi, więc tylko pranie ręczne, zresztą jak większość takich materiałów typu właśnie wełna itp. itd. A na zewnątrz mamy taki skórzany pasek z napisem Helicon Tex. Więc jesteśmy markowi niczym Calvin Klein, Gucci i te inne wszystkie nasze, wiecie, nie? Sprzęty. W ogóle to ja Wam powiem, dość ciekawa sprawa, bo dawno mnie nie było w tym lesie i tutaj się okazało, że zrobili wycinkę. Więc jeżeli chodzi o czapaję,
to powiem wam tyle, że polecam. To jest najlepsza czapka, jaką miałem. Nikt mi za reklamę nie zapłacił, ale mogę wam polecić z całą dozą mojego serduszka, że czapka jest mega. I na zimę jak najbardziej. Mam nadzieję, że może spadnie to minus 15 albo minus 20, w co wątpię, żebym mógł wam pokazać więcej i lepiej. A z ciekawostki na ten odcinek, kiedyś nagrywałem o plecaku górskim austriackiej chyba armii, albo węgierskiej, nie, chyba Austria, mniejsza o większość, i nagrywałem wam tu, w tym lesie, a tego lasu już nie ma, bo stałem mniej więcej tam. Na stercie, tam była sterta drewna. I tutaj dzisiaj przyjechałem, patrzę. A to jest jedyne miejsce w sumie w całym lesie, gdzie jest śnieg. I mogę się jeszcze pobawić chwilę śniegiem. Tak więc dość skromnie, muszę wam powiedzieć. U mnie tego śniegu było przez dosłownie tydzień i to też tak falowo. I tu mogę się jeszcze nim chwilę pocieszyć. Trochę sobie tu jeszcze pochodzę i mogę wam tylko życzyć, bo to jest pierwszy film 2021. Szczęśliwego nowego roku 2021 i żeby było lepiej. Tak więc do usłyszenia i powiem wam swój ulubiony fragment na końcu, bo zawsze mnie to napawało optymizmem. Zostawcie łapkę w górę, jeżeli się podobało, dajcie łapkę w dół, jeżeli się nie podobało i zasubskrybujcie nasz kanał, bo chcemy się rozwijać. Tak więc do usłyszenia i do zobaczenia w następnych materiałach. Trzymajcie się ciepło, no i cześć! A jeszcze wam zrobię taki mały bonusik do tego odcinka, zanim zakończymy te przygotowania do nagrań 2021. Pod kątem takim, że naprawdę, ale to naprawdę mega jest. Po tej wycince. Wycięli kawałek tego lasu. Ale gdzie chodzić? A ja tam chyba słyszę zwierzątko jakieś sobie chodzi. Albo biega, nie wiem. Jeszcze nie spotkałem, nie mam zamiaru spotykać i mam nadzieję, że tak zostanie na ten moment. Tak więc jeszcze raz trzymajcie się ciepło i do usłyszenia.